Robert Maciej Jansson. Po raz pierwszy widzę imię Maciej. Chyba nie używasz tego. Nie, nie, nie używam. Ale masz, to jest twoje imię, tak? Tak, moje. No to podwójnych imion: Robert Maciej Janson, polski kompozytor, aranżer, piosenkarz, gitarzysta, lider zespołu Warius Manx, no i członek Akademii Fonograficznej, Spaw, to się chyba tak nazywa. Mnóstwo oficjalnych funkcji, ale i tak najważniejsze jest to, co stworzył, co przekazał nam w swoich utworach, w swoich piosenkach, w swojej muzyce, w swoich kompozycjach. Tak, można by jeszcze wymieniać, śpiewasz od czasu do czasu to, co napisałeś? Ostatnio głównie dla wokalistów, wokalistyk, więc są to tylko tak zwane demówki. Ale, ale kiedyś nawet lubiłem śpiewać. Ale jakoś tak nie powracam obecnie do tych spraw. Może kiedyś, zobaczymy. Przyznaj się, czy Maryla Rodowicz usłyszała Ciebie, śpiewającego utwór Łatwopalni? Zaśpiewałeś jej to? Tak. Tak, tak. I w, w utworze Łatwopalni. Hmm... Co prawda bez tekstu jeszcze, tylko w, w tak zwanym norweskim um, był mój głos. I... A jak co to znaczy, jak to się robi? No, to znaczy śpiewam, nie mając jeszcze tekstu po polsku, śpiewam po prostu um, coś na wzór angielskiego. Czyli wychodzi wtedy norweski tak zwany, ponieważ nie jest to anglopidżi, niektórzy mówią w żargonie, więc nie jest to gotowy tekst ani w języku polskim, ani w angielskim, po prostu coś pomiędzy. Angielskim, a japońsko-norweskim tak się śmieje. Marela Rodowicz siedzi na fotelu, ty stoisz przed nią i nucisz jej łatwopalnych. Jak, mm, jak to wygląda? Aż tak to nie. Taka demówka powstaje w zaciszu, gdzieś tam studyjno-domowym. I utwór jest wysyłany formą elektroniczną, bądź też jak w dawnym wypadku na wypalonej płycie. I Marela. Z tego, co pamiętam, wysłuchawszy, powiedziała, że to jest, to jest to, co chciałaby wyśpiewać. I wtedy Jacek dążył do tego przepiękną cegiełkę w postaci tekstu. Jacek Cygan. Oczywiście. I, I tak chyba coś powstało ponadczasowego. Myślę, że tutaj musiałbym studiować futurologię, aby wiedzieć, że w przyszłości utwór Łatwopalni będzie takim znaczącym ogniwem w mojej dyskografii. To jest wielki przeboj. wspaniała piosenka. Przypominamy ją sobie, a ty zanuciłbyś teraz to, co wtedy jej śpiewałeś? Uuu. Spróbuj. <laughs> to musiałbym na szybko wymyślać się słowa, ale to... No spróbuj teraz. Just wanted a alarm, I love in Mniej więcej tak to się robi. Tak się po prostu śpiewa, wymyśla się na poczekaniu słowa. Był taki zespół Desu, już nie ma dziewczyn. One coś tam robią chyba indywidualnie, ale kiedyś to rzeczywiście zakręciło się w głowach wielu młodym kawalerom, kiedy zobaczyły, zobaczyli śpiewające, tańczące dziewczyny na scenie Desu. Tak, tak. Trzy, trzy wspaniałe, ładne dziewczyny, które, które zawróciły w głowach. I tak na dobrą sprawę do dnia dzisiejszego nie ma takiego trija już i w ogóle nie było. Żeńskiego odpowiednika DSU, który by zrobił podobną karierę. Bo pomimo, że kariera jest tego zespołu właściwie mm, zobligowana tytułem jednej płyty, to, to pomimo wszystko zespół e, Żeński, zespół DSU był ewenementem na polskim rynku I, i, i nie ukrywam, że bardzo żałuję, że już go nie ma. I że tak szybko się rozpadł, bo były próby reanimacji, reaktywacji, jak zwał tak zwał, natomiast nie powiodło się to i, i bardzo tego żałuję, ponieważ te trzy dziewczyny wnosiły coś ciekawego do polskiej fonografii. Co było w ich głosach, że chciałeś napisać dla nich piosenkę, utwór, coś, coś niezwykłego, coś zauważyłeś szczególnego? To znaczy, na pewno tu chodziło bardziej o synchronizację tych trzech głosów, ponieważ każda z nich miała inną barwę. Te trzy barwy się bardzo ładnie z sobą komponowały i te trzy barwy spowodowały, że, że utwór, o którym tutaj mowa, Życie cudem jest, stał się takim dosyć nośnym utworem. Żeby nie nazwać go przebojem, i, i wniósł coś ciekawego, myślę, do dyskografii. Ogólnie pojętej muzyki rozrywkowej. Oprócz tego estradowego wrażenia, pięknego wizerunku, tańca, tego takiego kontaktowego zachowania się na scenie, potrafiły nawiązać znakomity kontakt z publicznością, to synchronizacja trzech różnych głosów. Tak, jest to. to tak to powinno mniej więcej wyglądać, bo jeśli są trzy takie same głosy, to nie ma sensu. E, aby trio powstawało, muszą te głosy się czymś od siebie różnić. E, jeden jest bardziej matowy, drugi, drugi bardziej, e, m, że tak powiem, brzmiący e, w wysokich, górnych rejestrach dobrze. E, jest trzecia tak zwana średnica, więc to wszystko te, te trzy głosy muszą z sobą synchronizować. I tak było w wypadku grupy DSU, w wypadku tych e, wspaniałych, szalonych dziewcząt. E, no cóż, dzisiaj nam pozostał tylko utwór, życie cudem jest. Spotkanie z Bogusławem Mecem, pamiętasz to pierwsze? E, tak, Boguś się e, zadzwonił do mnie. Czy nie byłbym zainteresowany mm, zrobieniem utworu, być może nawet płyty e, dla niego? Znaczy, ja Bogusia doskonale e, pamiętam ze starych lat. Specyficzna barwa głosu, nie do podrobienia. Mm, nie ma takiej drugi na rynku muzycznym. I tam je w nim bardzo zafrapowało i ujęło. A ponadto, a podczas rozmowy okazał się bardzo sympatycznym, skromnym człowiekiem, jak na swój warsztat już osiągnięty i, 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 że tak powiem, wyszkolony, swój głos, swoją pozycję na rynku, przede wszystkim dyskografię, która już miała miejsce. Więc to wszystko spowodowało, że oczekiwałem troszeczkę takiego e, artysty może nie lekko zarozumiałego, ale już takiego e, przez, świadomego przez, swoich możliwości. Przez duże. E o, o mówiąc. Tak, tak. I, I cóż, i zobaczyłem człowieka bardzo skromnego, bardzo wrażliwego, bardzo kruchego. Nie ukrywam, że e, głównie to spowodowało, że, że m, od razu powiedziałem tak. Że współpraca z tak wrażliwym, delikatnym człowiekiem będzie czymś dla mnie e, wspaniałym. I, i, I pamiętam, że w Studiu Bogu się bardzo przejmował, gdyż e, był e, tuż po przybytej ciężkiej chorobie. I praca, e, praca nie należała do łatwych i, 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 i lekkich, ale na pewno do przyjemnych. E, pamiętam. Że właśnie zawsze się pytał, czy, czy w jaki sposób to zinterpretować, czy to jest dobrze zinterpretowane, czy właśnie w taki sposób ja to widzę w danym momencie. Chciałem, aby ta płyta była płytą mm, mężczyzny po przejściach, ale zarazem mężczyzny w średnim wieku, który, który wie, czego i co chce na tej płycie wyśpiewać. Stąd też powstały bardzo ładne męskie teksty Andrzeja Ignatowskiego. I całość tej płyty wiem, że przypadła bardzo ludziom do gustu. A wybrałem utwór Dzikości serca brak nam, gdyż w kilku przypadkach do, do pomocy, bo ja zawsze chciałem, aby Boguś miał na tej płycie pomoc wokalną, to znaczy zawsze. Myślałem od samego początku, aby, aby w kilku utworach powstał tak zwany duet. I, i, I tutaj wskoczyła w to miejsce pewna dziewczyna o imieniu Małgosia, która ma, miała, dzisiaj nie wiem jaką barwę ma, ale wtedy, wtedy miała taką barwę frapującą, która mnie zaintrygowała. I w tym utworze będzie można tej barwy głównie w refrenie wysłuchać. A poza tym to byliście podobnie do siebie. Obaj ubieracie się na czarno, czy ubieraliście się na czarno? Z tym, że on miał czarny kapelusz, a ty czarną bejsbolówkę, chyba, tak? Myślę, że wiele artystów ma różnego rodzaju gadżety, nawet na to nie zwróciłem uwagę. Dla mnie, Boguś to przede wszystkim postać, tak jak powiedziałem, bardzo krucha i wspaniały człowiek, którego już niestety z nami nie ma. Teraz spotkanie z Maćkiem Czaczykiem. Kto to jest? To historia gitarzysty, który, który nagrał, nagrał płytę ze mną, ponieważ zostałem o to poproszony. Poproszony zostałem, aby pomóc człowiekowi, który wygrał jeden z programów telewizyjnych, tak obecnie popularnych. I. A ponieważ był gitarzystą, to jakoś tak nie miał chętnych do tego, aby stworzyć mu piosenkę, a co dopiero całą płytę. E, taka jest formuła tego programu, że może wygrać fleścista, więc wygrał również, tak się stało, że wygrał gitarzysta. E, no i cóż, i spotkałem się z tym młodym człowiekiem, bardzo był nieśmielony. E, taki mi się wydawał troszeczkę jakby z innej planety. Zaintrygował mnie tym, że, że nie był e, mm, taką postacią jak dzisiaj w XXI wieku młodzież, czyli hej ho, wyluzowaną, e, czyli ja potrafię wszystko, ale tak naprawdę nic. E, dawał, dawał, dawał takie oznaki e, człowieka, który chce coś bardzo zrobić, ale nie wie jak nie wie, nie wie, nie wie jak, jak się do tego zabrać. Więc zostałem poproszony, aby, aby mu pomóc w tym przedsięwzięciu. Wyszedł na pierwszy singiel, potem drugi, a piosenka Liście na wietrze jest singlem już trzecim, która została wylansowana przez pewne stacje muzyczne. Dosyć, dosyć dobrze był to utwór grany. I wyszła następnie płyta. Płyta z, z między innymi z tym utworem, ale sam Maciek, samego Maćka już nie widzimy, ponieważ tak się złożyło, że miesiąc czy dwa miesiące po wydaniu tego albumu Maciek, że tak powiem zdecydował się na seminarium duchowne, więc jak gdyby, myślę, że ta płyta... Śpiewa co innego. Tak, myślę, że ta płyta i ten utwór będzie taką pamiątką dla niego, jeśli przebrnie to całe seminarium i zostanie tym kimś, kim chce zostać, bo to różnie w życiu bywa. To ta płyta będzie dla niego taką, myślę, bardzo ładną pamiątką i jeszcze do niedawna mieliśmy z sobą kontakt SMS-owy. Życzyłem mu szczęścia na, na nowej drodze życia. Widzicie na wietrze. I dochodzimy do zespołu Warius Manks. To, proszę Państwa, przy piątej piosence, no ale twórczość Roberta Jansona jest tak bogata, że jeszcze moglibyśmy coś innego zaprezentować. Tak czy inaczej, teraz hej, ludzie idą święta. Skąd pomysł na utwór w majowy? Tak, tak chciałem, gdyż, gdyż to jest ciekawa propozycja według mnie. Dostaliśmy też takie zamówienie, zamówienie, ponieważ. Był brak piosenek świątecznych o charakterze takim dynamicznym, radosnym. Zazwyczaj piosenki świąteczne, jak już polscy artyści wykonywali w ostatnich latach, to były one romantyczne, nie chcę powiedzieć smutne. Stwierdziliśmy, że zamawiający jak gdyby tak niewinnie stwierdził, że jednak już dosyć tych anglojęzycznych utworów i coś trzeba własnego. Coś, co być może będzie grane przed każdymi świętami Bożego Narodzenia. I z tą myślą powstał twór Hej, Ludzie Idą Święta, tekst napisał Jacek Cygan. Przepiękny również. A Anna Józefina, moim zdaniem, zaśpiewa jedną Anna z... Anna Józefina Lubieniecka. Lubieniecka zaśpiewa jedną z, moim skromnym zdaniem, z ładniejszych piosenek świątecznych. Dowodem na to jest to, że właśnie od trzech lat ta piosenka rzeczywiście przed świętami Chodzi w przeróżnego rodzaju stacjach muzycznych, czyli się przyjęła i mam nadzieję, że taki status jej będzie trwał nadal. A więc hej ludzie, idą święta. W maju, w maju. zapowiada Robert Jansson, który tę piosenkę też powinien napisał w sierpniu, bo najlepiej się wtedy nagrywa. W sierpniu się nagrywa tak, najlepiej, tak, gdzieś w sierpniu, wrześniu powstawała. Tak. No to wszystko rozumiemy. Skoro powstaje w ciągu lata czy, czy wiosną, to możemy również sobie przypomnieć o tej porze. Gdybym miał wybierać swój ulubiony, ukochany utwór Anity Lipnickiej z Various Manx, to pewnie wybrałbym to The Gardeners z płyty Emu. To był, była taka moda, żeby wasze tytuły brzmiały, zaczynały się od literki E. Tytuły płyty Various Manksa, ale to, to jest może mniej ważne. Ważne jest to, że Anita śpiewa coś niezwykłego tutaj. Tak. Ja, ja, ten utwór ma taki. taki kilka smaczków. Po pierwsze, że jest to. Płyta Emu właściwie była płytą nagrana na, na początku głównie w, w, w języku angielskim. E, dopiero po jakimś czasie została dograna do płyty, e, dograna na przykład piosenka Tokio, ponieważ na płycie znalazło się bodajże wtedy tylko dwie kompozycje w języku polskim, Zanie zrozumiesz i piosenka księżycowa. I e, firma była mocno tym faktem zaniepokojona, fonograficzna, natomiast The Gardens był jak gdyby utworem takim, jak miał być, czyli utworem w języku angielskim, bez kompleksów. Człowiek się wtedy nagrywając ten album nie zastanawiał, czy ta płyta trafi do odbiorcy. Oczywiście marzenia zawsze były, ale nie miał tej pewności po nagraniu już dwóch albumów. Znaczy, e... Stworzyłeś to po to, żeby pokazać, że jesteś takim samym znakomitym kompozytorem jak inni na Zachodzie, głównie w świecie anglosaskim. Tak, ja nie ukrywam, że, że te ciągotki były w tamtym kierunku, gdyż myślę, że to jest naturalne, iż człowiek się inspiruje lepszymi od siebie, mądrzejszymi, którzy już coś osiągnęli. Podpatruje, podsłuchuje i wyciąga z tego to, co najlepsze. Przynajmniej tak być powinno. I to nie tylko w muzyce, tak jest w każdej dziedzinie sztuki. Więc tak na dobrą sprawę. Podpatrywaliśmy ten nas, nasz cudowny zachód, głównie z lat 80., i ten utwór, taki delikatny, The Gardens, powstawał właśnie na kanwie tych podpatrywań, podsłuchiwań tego, co było piękne i tego, co nadal piękne jest, bo ja uważam, że muzyka z lat 80. i początku lat 90. to jest ta esencja melodyki, która była a której niestety już nie ma, albo jest bardzo mało. I, i cóż, e, i taki utwór powstał, ale e, m, taką piękną puentą do, do The Garden z nich będzie fakt, iż powstał do tego przepiękny teledysk, m, który był kręcony m, przez Bolka Pawicę, to było takich szereg m, klipów do, do takiego programu telewizyjnego, a do tego utworu postaw specyficzny. Teledysk został zresztą został wyróżniony na, jako najpiękniejszy teledysk na takim festiwalu teledysków, który miał kiedyś jeszcze miejsce obecnie, już nie ma, nie wspomnę nazwy, ale, ale teledysk rzeczywiście godny jest zauważenia. Pamiętajmy, że to był 94 rok, a, a już były efekty komputerowe, anita pamiętam o takim wielkim motylu. Tam wręcz fruwa i to wszystko jest naprawdę w przepięknej formie, formie ukazane, czego nawet dzisiaj w polskich teledyskach nie obserwuję, więc to był duży, duży przełom technologii. Nadal płyta Emu, Warius Manx i ojciec Pio, Father Pio, to jest muzyka sakralna? Nie, ale jest to utwór specyficzny i dla mnie bardzo bliski. Ojca Pion mam przy sobie e, jako swojego patrona od końca lat 80. E, nawet mi wisi w tej chwili tutaj na, na łańcuszku. Zawsze go noszę w portfelu w postaci kilku zdjęć. Nie ukrywam, że ta postać jest mi szczególnie bliska mm. i chciałem. <laughs> o nim wyśpiewać. Chciałem oddać mu hołd w ten sposób. Poprosiłem Anitę, aby napisała, Anity aby napisała tekst. Przedstawiłem jej tą postać. Powiedziałem, kim ona dla mnie jest. I Anita napisała piękny tekst ojcu Pio. A wyśpiewać go nikt inny nie mógł, tylko ja. Eee, zaśpiewałem. To taka kompozycja troszeczkę w stylu Alan Parsons Project i mojej ukochanej również grupy z lat 80. I towarzyszyła nam orkiestra symfoniczna, także e, pełna gala. I śmieję się zawsze mówiąc chłopcom z zespołu: A widzicie, e, ten utwór musiał przypaść do gustu ojcu Pio, gdyż właśnie od tego momentu e, poszedł strzał w górę. Pod tytułem Warius Max, więc opatrzność i ciąg dalszy. Wszystko na ten temat. Po noc, noc Warius Max, płyta Elf. E, to tak e, z pełnym szacunkiem dla, dla utworów, bo płyta Elf miała bardzo dużo piosenek, takich nazwijmy to dobrze przyjętych. E, jako całość, jako całość płyta przedstawia się w bardzo taki jednolity, profesjonalny sposób. Jest to bardzo spójna, uważam, płyta, spójny album, który gdzieś tam przeszedł w dyskografii zespołu jako płyta, tak zwana legenda już. Ikona tego właściwie, tej całej dyskografii. Ja wybrałem utwór, który może. Nie jest dla wielu ludzi aż tak znaczący, chociaż był to utwór singlowy, ale dla mnie hmm, po całą noc hmm, jest czymś wybitnym. E, to jest e, piękna melodia. To jest bardzo ładny, romantyczny tekst. Zresztą Anita Liebnicka miała ten dar, że pisa w ogóle bardzo piękne, ciepłe, życiowe liryczne, romantyczne teksty. I, I po angielsku i po polsku. Tak i bardzo się zdziwiłem wówczas, że nigdy nic z tego tytułu nie otrzymała. Może inaczej, nie z tego tytułu, ale za swoją twórczość. Zawsze mnie to szokowało, tak na n minus. No ale takie są realia. Kochaliśmy ją za śpiew. Czy kochamy <laughs> ją za śpiew? Nie myślimy o słowach, przynajmniej niektórzy z nas. No właśnie niepotrzebnie, bo uważam, że Anita i nadal potrafi pisać piękne perełki, ale, ale po całej Noc na pewno jest jedną z ich, moim zdaniem, z jej bardziej znaczących i, i, i trafionych tekstów. Więc po prostu pocałujmy noc. Warys z Elf. Już samym tytułem zasłużyła na kompozycję Roberta Jansona. <laughs> No i kolejny piękny tytuł, tytuł, który już trafił chyba do polskiego języka: Małe szczęścia. Tak, tak, tu z kolei jest znacząca zasługa Andrzeja Ignatowskiego, wielki ukłon w jego stronę napisał radosny, przepiękny tekst. Tak bardzo mało radosnych piosenek jest w polskiej dyskografii. Myślę, że z ostatnich 30 lat. Naprawdę mało takich pozytywnej energii dającej. No ale muzyka Taki... też musi być radosna, to taka energetyzująca. To prawda, musi, musi jedno z drugim pójść za pan brat. Co ty zrobiłeś energetyzującą muzyką, żeby tak było radośnie? Znaczy, na pewno wiodący temat jest na fletni pana zagrany, który jak gdyby od razu pozwala. Otworzyć, jak to się mówi, okna szeroko i witać wiosnę, chociażby. Podczas roz, Rozmawiamy właśnie, gdy na dworze jest pięknie, więc takie piosenki nadają jeszcze więcej sens życiu. Człowiek pragnie żyć, cieszyć się właśnie życiem i o tym jest w tekście. A wiedziałeś od razu, że to na fletni pana będzie ten główny tak. motyw? To się słyszy Chciałem... od razu chciałem, aby to był na fletni pana, on jeszcze został tylko podrasowany takim flecikiem z klawisza, żeby to jeszcze mocniej zabrzmiało. Natomiast zagrany jest jak najbardziej na żywym instrumencie. Natomiast całość również jest okraszona orkiestrą, jest przede wszystkim wyśpiewana cudownie przez bardzo młodziutkiego wówczas Kuby Badaha I, i to, to spowodowało, że te wszystkie elementy spowodowały, że piosenka no, z, też przeszła do kanonów niejako polskiej muzyki rozrywkowej. I ta wielka, niezwykła płyta, ostatni krążek w twojej dyskografii, to miłość mi wszystko wyjaśniła. Przygotowałeś to na kanonizację Jana Pawła II, błogosławionego Jana Pawła II. Teraz już święty z Wadowic, można powiedzieć, stworzył dla ciebie teksty. To prawda, jestem, mówię, zaszczycony i wzruszony i strasznie nieśmielony, że, że Karol Wojtyła jest moim tekściarzem. Bo oczywiście od, jasna i oczywista jest odwrotność. To ja jestem, jakby nie było hmm, chcący w tym wypadku, a nie niechcący, chcący, kompozytorem do jego tekstów. Natomiast można żartobliwie w ten sposób, w odwrotności, również to coś zacytować, ale sensem tej płyty przede wszystkim było ukazanie poezji mało znanej Karola Wojtyły szerszej publiczności. Czy mi się to udało? Chyba raczej tak, gdyż płyta, z tego co wiem, sięga już podwójnej platyny. Myślę, że dużo osób, e, słuchając tych piosenek, mam nadzieję, że, e, że trafionych i melodyjnych, e, przy okazji zastanawia się nad sensem tych słów, e, nad sensem poezji Karolowej Tyły, e, a jest tam nad czym się mocniej zastanowić. Od Urszuli do Anny Józefiny Lubienieckiej, tacy wykonawcy, no i oczywiście mężczyźni. Łukasz Zagrobelny w świetnym utworze, Andrzej Piaseczny, Andrzej Piaseczny. Piotr było. Tak, Ale ty wybrałeś ty, teraz, żeby zaprezentować utwór jeszcze kogoś tak, innego. Tak, Piotra Szczepanika z, z grupy PECTUS. E, dlatego wybrałem utwór Uwielbiam Cię, gdyż jak przeczytałem wiersz i pierwszy, pierwszy jego zwrot, Uwielbiam Cię sianowonne, Pomyślałem sobie, że to musi być to, gdyż ja też uwielbiam sianowonne. Zapach siana wonnego jest dla mnie czymś no, urokliwym, czymś co, co powoduje, że tęsknię do wiosny, do lata. I, i zapach siana wonnego częstokroć mi towarzyszył, gdy byłem e, nieco młodszy i co roku e, towarzyszyłem przy pracach m, na wsi. Gdzie się wybierałem z rodziną przy pracach rolnych, więc to wszystko powoduje taką tęsknotę do przeszłości, takie wspomnienia, e, i taki utwór musiał być tu przedstawiony, gdyż uwielbiam cię na to jest to, to o czym marzyłem. Nocne graffiti, ruchome piaski, Varius Manx, ruchome piaski znów tytuł, który trochę mówi o naszej kondycji, o naszym postrzeganiu świata, rzeczywistości, do tego twoja muzyka, czy odwrotnie najpierw muzyka? Tak, tak. I z jednym z nielicznych wyjątków to właśnie ta płyta jest z poezją Karola Wojtyły, natomiast to głównie ja jestem narzucający autorom tekstów muzykę i oni się muszą męczyć, więc ruchome piaski powstawały na tej samej bazie, i tutaj również Andrzej Ignatowski napisał przepiękny tekst, ale to wszystko powstawało na bazie filmu, czyli jak gdyby e, na początku obejrzałem film, e, napisałem do niego muzykę instrumentalną, a potem mm, miałem prośbę od reżysera, będę zrobić coś takiego, co zostanie na dłużej e, w ludzkich sercach i, i, i myślach. E, po prostu napisz przebój. E, jednym słowem, i to, to nie jest zawsze mm, sprawa łatwa. No cóż, ale, ale myślę, że stanąłem jakoś na wysokości zadania. A e. czy było coś w filmie, co spowodowało, że właśnie taki utwór powstał, czy niezależnie od tego stwierdziłeś, że odtąd dotąd tak się robi przebój. No, jednak ten film nie jest filmem tak na wskroś wesołym, e, jednak zarówno jego końcówka, jak i em, śmierć pewnego chłopaka, którego zagrał Robert Janowski e, powoduje, że jednak człowiek w tym filmie zastanawia się nad, nad tą gorzką stroną życia. E, to też ta romantyczna, ale lekko smutnawa melodia powoduje, że jednak całość jest kompatybilna z sobą. E, no cóż, reszta już należy do słuchaczy. Oni chyba pozytywnie ocenili ten utwór. Kolejny utwór anglojęzyczny, Various Monks, płyty The New Shape. Tak, to taki mm, śmieszny utwór, Dream Dreamtime Song, który w sumie zaśpiewał Roberta Miriam, ja mu tam towarzyszyłem w chórkach. I cóż, o tym utworze mogę powiedzieć tylko tyle, że cała płyta jest anglojęzyczna, The New Shape. Natomiast ten utwór zapadł mi mocno w pamięci, gdyż jest to zrobiona na taką wesołą, stingowską nutę. I bardzo bardzo przypadł do gustu ówczesnym decydentom, jeśli chodzi o, o rozgłośnie radiowe. Nawet teledy mieliśmy nakręcony taki zabawny do tego utworu. I pisano o nas wówczas, że jesteśmy jednym z takich zespołów zapomnianych przez, przez los, a niesłusznie, gdyż, gdyż byliśmy no wtedy mocno undergroundowym zespołem, nie wydając, inaczej, nie grając koncertów, nie pokazując się publicznie. Miałem takie marzenie, aby grupa szła takim kierunkiem właśnie Alana Parsonsa. Ale to nie w tym kraju. No i Sting, te klimaty właśnie. Klimat Stinga, tak. Klimaty również się pojawiają tam, również Parsonsa i może i nawet bym rzekł momentami Chicago. No płyta przeróżnego rodzaju gdzieś tam doznań artystyczno-muzycznych, co nam wtedy gru, dusza grała. Ale utwór Jimi Placón należy do takich wesołych, radosnych, znowu Utworów, których, w których mojej dyskografii nie ma za wiele, więc dlatego pozwolę sobie go przytoczyć. Kiedy przychodzi piękna dziewczyna i mówi: Robert, chcę zaśpiewać, to ty wtedy siadasz i piszesz jej kompozycję, czy sam wybierasz tę piękną dziewczynę? Po pewnym dla mnie e, smutnym wydarzeniu, które miało miejsce w 2006 roku, e, miałem pauzę. Miałem taką Roczną pauzę i pierwszym wyzwaniem muzycznym, takim, którym, nad którym mogłem się zastanowić, który mogłem realizować od A do Z, była, były piosenki na płytę Agnieszki Wudarczyk. Napisałem trzy piosenki do jej albumu. Byłem dumny z tego albumu, bo mu uzyskał status złotej płyty więc byłem dumny za Agnieszkę. Wspaniale mi się z nią rozmawiało, bo telefon był do mnie. Pamiętam, że mnie zaskoczył, bo byłem na wakacjach wówczas. I telefon był od Agnieszki, czy mógłbym, że była moją fanką zawsze i czy, czy mógłbym napisać kompozycję takie troszeczkę w stylu Warius Max, bo, 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 ona kocha tą stylistykę. A ty? Po tej przerwie ogromnej miałeś głowę pełną pomysłów, tyle się działo i tylko czekałeś na taki moment? Na pewno, na pewno głowa zawsze była pełna pomysłów, niezależnie od, od traumy i, i gdzieś tam stanu depresyjnych. Starałem się właśnie w ten sposób wyjść im naprzeciw, czyli pisać piosenki. Bardzo tego potrzebowałem, więc Agnieszka mi, że tak powiem, spadła z niebios. Bardzo się z tego powodu ucieszyłem. Powstały trzy nagrania. A ja mm, chciałem zaprezentować, nie singlowy, bo singiel, mm, pierwszy singiel Agnieszki był singlem właśnie z, z moim utworem. Ale ja przedstawiam utwór Powiedz Jej, gdyż jest to, uważam, przepiękna ballada. E, bardzo ładnie i ciepło wyśpiewana przez Agnieszkę. E, też z towarzyszeniem, mm, może nie orkiestry, ale szerokiego składu. Um, smyczkowego, że tak powiem, i e, naprawdę godny polecenia utwór, który jest e, liryczną, taką piękną powieścią. Agnieszka Wodarczyk spadła mu z niebios, zwrócił do muzycznego życia, a kiedy pojawił się Grzegorz Markowski, to co się dzieje wtedy? Yy, z takim gigantem śpiewania, z takim gigantem rokowym, jak się spotyka kompozytor, delikatny i subtelny przecież przede wszystkim. Znaczy, to, to była taka sytuacja. Utwór jedna z moich e, osobiście, wydaje mi się, takich perełek. Utwór, gdy pojawiłaś się. Ja jestem bardzo do tej kompozycji m, przyklejony, tak bym rzekł. E, ona towarzyszy mi od, e, towarzyszyła mi od dawien dawna i e, jest ze mną nadal, pomimo że piosenka w sumie nie jest znaną piosenką. Tak to bywa z takimi kompozycjami, które, które my lubimy, a które nie są znane. My, I tak, kompozytorzy, twórcy. tak. Tak, i tak właśnie jest z piosenką, gdy pojawiłaś się. Ona powstała do filmu. Film nie był jakimś wielkim gigantem, że tak powiem, sukcesu kinowego, ale dosyć ciekawy film. Nakręcił go Jarek Do Dlaczego zmierzam? Dlaczego nie był gigantem? Dl dlatego, że w, tylko w gigantach tytuły Również piosenki są zaznaczone, pamiętamy je i tak dalej. Filma, który obejrzało 100, 200 tysięcy, no raczej takowych szans piosenka nie ma. Tak też było z, z tym utworem, ale bardzo się cieszyłem, gdy, gdy Grzesiek, gdy Grzesiek mi nie odmówił. Pamiętam, że bardzo był zadowolony również z demówki, którą mu wysłałem. Żartobliwie powiedział, dlaczego ty tego nie śpiewasz. Ale. Wiedziałem, że to powinien właśnie zaśpiewać Grzegorz. Zaśpiewa to z, też z okraszeniem kwintetu smyczkowego. Uważam, że wspaniale wyśpiewa piosenkę, która jest warta wysłuchania i godna polecenia z mojej strony. Mariusz Manks, jednym ruchem serca. Znów te przepiękne tytuły, te słowa, które zapadają w pamięć z taką, z taką cudowną, głęboką treścią. Coś tam się dzieje, od razu wiemy, że zapowiada się piękny utwór. I to jest właśnie ten szczynek, do którego odnosiłem się, mówiąc wcześniej o Anicie Lipińskiej, że, że ona nadal potrafi pisać piękne teksty. Jest to piosenka z ostatniego naszego albumu z 2011 roku z płyty pod tytułem Eli i Anita zgodziła się na prośbę moją, prośbę zespołu napisać dwa teksty, jakżeż piękne i akurat tak się złoży, że do dwóch singli, bo oprócz jednym ruchem serca przebudzenie. Więc ja polecam jednym ruchem serca, gdyż to był trzeci singiel na tej płycie w stylu całkowicie Anity Lipnickiej, w stylu całkowicie grupy Varys Manx, mimo że wyśpiewany przez w Józefinę Lubieniecką. Piosenka bardzo liryczna, bardzo stonowana, dająca do myślenia, właśnie z przepięknym tekstem, on, o którym się zwie Jednym ruchem serca. I od razu czeka się na to, co będzie dalej po takim stwierdzeniu. Jednym ruchem serca. Piosenka księżycowa, jest przymiotnik, jest mianownik. Musiałem, musiałem do tej piosenki e, dojść, chociaż się długo zastanawiałem, czy ona jest moją ulubioną. E, m, oczywiście mam taki szeroki wachlarz na szczęście tych piosenek, że m, mogłem, ale nie chciałem jej zastąpić, gdyż jest to piosenka, pamiętam jak ona powstawała, gdyż teraz mi niezręcznie o niej mówić, jak. To jest bez tajemnic, powiedz. Nie znaczy mi o nim mówić, tylko dlatego, że ma taki odsłuch, jaki ma, gdyż nawet w tych czasach, kiedy od kilku lat zaledwie działa dopiero ten cały system, e, że tak powiem, kliknięć mm, w internecie, Tak, w internecie, to ta piosenka też zbiera tam potężne żniwo. I tak sobie myślę, Boże, kto tego odsłuchuje. Przecież 45-latkowie to mają płytę, mają już tego utworu poczubki w nosie, więc musi to robić młodzież. Więc jeśli młodzież nastoletnia klika w ten utwór i sobie go odsłuchuje, to znaczy, że jest on ponadczasowy, że trafił w gusta ponadczasowe. Nie jest uzależniony od żadnej daty, od wieku, od od upodobań muzycznych, bo przecież dzisiaj jest zupełnie inna muzyka. Patrym Ale gary. każdy podświadomie tęskni do melodii. Wiesz, wiesz, najlepiej chyba. Więc jest melodia. To prawda, tylko że m, jednak ten gust muzyczny w XXI wieku, wie, pie, pierwszym wieku, który nazywam gustem nieco plastikowym, nieco zabija, nawet ładne melodie, które czasami temu towarzyszą, bo A, do tego naroży smyczki. Tutaj akurat sam fortepian, bo to jest piosenka krzyżcowa, powstawała w 94 roku, trzecim właściwie, czyli, czyli ponad 20 lat temu i, i pamiętam jak, jak dzisiaj Anita siedziała ze mną w pokoju i, i w sumie ona powstawała na gitarze, potem została przeniesiona na fortepian, ale razem razem gdzieś tam duchowo wnosiliśmy cząstki E, takiej pozytywnej energii do tej kompozycji. A tekst, tekst piosenki, piosenki księżycowej no, jest na każdym koncercie wyśpiewany od A do Z, więc świadczy e, o gatunkowości i świadczy przede wszystkim o, o profesjonalizmie autora tekstu. Muzyka instrumentalna, Podróżnik, Płyta, no właśnie jak zespół zamieszcza na krążku muzyka, instrumentalną, tam to... muzyka instrumentalna. To była sama muzyka instrumentalna, na płycie The Beginning. To, to nie traci czegoś? Nie ma obawy, że coś mniej się przekaże ludziom, że piosenka to jest coś pełniejszego. Jak ty, chciałem, ty ty, czy, jako kompozytor to odbierasz? czy te tematy ilustracyjne Państwo zaprezentować, gdyż jest to mój prawdziwy, mój prawdziwy początek. I jest to moje odzwierciedlenie chyba mojego prawdziwego ja. Nie ukrywam, że muzyka instrumentalna jest czymś dla mnie szczególnym. Gdy mam możliwość pisania muzyki do filmów, z Rzadka to robię, ale gdy mam taką możliwość, czuję się tak, jakbym dostał tort na urodziny. Pisząc piosenki, nie odczuwam tego, to znaczy inaczej. Piosenki dały mi wszystko. Dały mi to, kim na dzień dzisiejszy jestem. Natomiast muzyka instrumentalna to jest takie moje jeszcze niespełnione. Niespełnione marzenie i cały czas do tego dążę, Chociaż jak widać, od tego rozpoczynałem. I dlatego mówimy, i dlatego tutaj jest przytoczony tytuł Traveller z płyty The Beginning, bo to był prawdziwy początek grupy. Ja zakładając grupę Various Monks, sądziłem i bardzo pragnąłem, aby, aby to była grupa, która tworzy muzykę ilustracyjną, instrumentalną, taką, jak później ona nazwano The New Age. Użyjmy, dlaczego naprawdę powstała grupa Warius Manx? To była muzyka ilustracyjna. W ogóle nie myśleliśmy w kategoriach piosenek. One się potem wytworzyły po, po, po kilku latach, a muzyka do płyty Traveler powstawała z końcem, z końcem lat 80. natomiast zabawną rzeczą to jest to, że utwór Traveler, a także większość utworów z Płyty The Beginning, tak naprawdę aranżacyjne, aranżacyjnie zostały zrobione w pokoju hotelowym, gdyż na początku lat, w końcu lat 80. nie było nas stać na zakup instrumentów, mieliśmy tylko gitarę i fortepian. Tego czegoś nie mogliśmy przenieść. I oczywiście gitary wzięliśmy z sobą, natomiast fortepianu no, nie wzięliśmy z sobą tak. z wiadomych przyczyn. Sprawy transportowe zadecydowały o cudownej, i tak. drodze Roberta Jansona. I, I jak gdyby pamiętam, że. To była pierwsza płyta, którą od razu przemiło wspominam Studia 4 w Warszawie, na Woronicza. Polskiego Radia, Studio Polskiego Dokładnie Radia. tak, Elę Pobydzińską, cudowną, która, która była kierownikiem przez wiele, wiele lat i prawie większość moich płyt. I wtedy mieliśmy taki hotelik przy, niedaleko. ksawerów najprawdopodobniej. Tak, tak. Takie, takie mieszkania były hotelowe. Tak, Naksawerów. I, i, I po prostu tam siedzieliśmy w pokoju, i tam wypożyczyliśmy dwa instrumenty klawiszowe. One do nas przyjechały, i w hotelu tworzyliśmy aranżacje do podkładów, które mieliśmy. Więc właściwie zabawne to wszystko jest, bo to, tego na płycie nie będzie słychać, że całe, cały podkład aranżacyjny, głównie instrumentów klawiszowych, powstawał w, w pokoju hotelowym. Więc jak gdyby. No, takie były początki. Tak miło to ciepło wspominam, chociaż widzę w tym totalną amatorszczyznę, ale wspominam to w sposób ciepły, a słuchacze tego na pewno nie słyszą podczas tego wysłuchywania albumu. Cierpienie. Film Świadectwo. Też muzyka instrumentalna. Tak, to jest to jest taka moja perełka. E, muzyka do tego filmu. I początek. Współpracy z Janem Pawłem II. E, śmieję się, że stałem się powoli jego nadwornym kompozytorem. I e, pisząc muzykę do tego filmu, czułem, m, że, to jest, <laughs> że to jest to, że muszę zrobić to na tyle dobrze, na tyle po polsku, bo głównie ta muzyka e, fortepianowo-orkiestrowa pobrzmiewa. Że muszę nadać temu jakiś charakter, jakiś sens, kształt. E, Wespół ze mną tą muzykę tworzył Wangelis, tylko że on tworzył po rozmowach z nim. Wiedziałem, że będzie tworzył czołówkę i, i, i koniec filmu. Natomiast ja wypełniałem muzyką cały środek. E, cierpienie jest jednym z tych tematów, które coś wnosi, które coś pokazuje. Sierpienie jest, jest muzyką, którą nieliczni porównali do klimatu muzyki Jana Sebastiana Bacha, więc dla mnie wielki komplement. Natomiast jest to taka namiastka dobrej, dobrze wykonanej pracy. Od A do Z wiedziałem, czego chcę. Od aranżera orkiestry, i to wszystko przebiegało w sposób taki, jaki sobie zamarzyłem. Jest w tej muzyce właśnie ów cierpienie, jest, jest taka, taka podniosłość, a gdy do tego dodano zdjęcia z fabularizowanego dokumentu w świadectwo, to wszystko nabrało charakteru i większego sensu. Nowy Świat, Robert Janson, płyta Robert Janson Nowy Świat i nie jest to wcale o jednej z najpiękniejszych ulic w Warszawie. Ani o Ameryce tak. na przykład, a może? Nowy Świat, to tytuł mnie zasugerował Andrzej Ignatowski, bo, bo też on był mm, głównym autorem tekstu zarówno do y, tej drugiej mojej solowej płyty, jak i pierwszej, z którego małe szczęścia pochodzą. Ale wybrałem utwór instrumentalny z drugiej płyty, gdyż to był rok 99 i w 98 powstawały te kompozycje. Wtedy miałem też wielki pęd i taki e, niezaspokojone ego, jeśli chodzi o muzykę ilustracyjną i pomyślałem sobie, gdzie mogę zamieścić kompozycję, z e, okraszone orkiestrą, jeśli nie na swoim albumie. Nie ma takiej możliwości, gdyż w innym wypadku płyta zupełnie się sprzedała Roberta Johnsona z muzyką na orkiestrę. Więc tam włożyłem trzy tematy. I temat o wdzięcznym tytule On, bo jest On, Ona, Ono. Czyli cała trójca pod, jeśli chodzi o tytuły tematów instrumentalnych trzech. On jest tematem takim bardzo hollywoodzkim. Pamiętam, że te trzy kompozycje dotarły do pewnego człowieka w Stanach Zjednoczonych. Był nimi zachwycony. Oczywiście, później się to wszystko rozmyło i nie chcę mi się mówić dlaczego, po co i jak, ale ja poczułem się też troszeczkę taki doceniony, jeśli osoby z kręgu. Kinematografii amerykańskiej mówią, że jest to temat trafiony, że jest to temat, e, który oni by widzieli w jakimś filmie, to sobie pomyślałem, że nie jest to takie złe to, co człowiek robi i że to ma sens. I te słowa, e, słowa wydrukowane, bo to widziałem tylko na, na, e, na w komputerze, e, po prostu spowodowały, że e, dalej to robię, że dalej to tworzę i dalej ma to sens i dalej mam marzenia. I to mam nadzieję, że te marzenia będę To realizował. muzyczne spełnienie pojawiło się w tym momencie? E, namiastka, namiastka tego, że to coś, co człowiek robi, ma sens, bo muzykę się robi dla ludzi, e, robi się dla siebie, ale jest to puste, jeśli e, robi się tylko muzykę dla zaspokojenia własnych potrzeb. Ja uważam, że muzykę się robi po to, aby ludzie również czerpali z tego radość i spełnienie. E, ta samo jest ze sportowcami. Czasami ktoś mówi, no nie, no muzykę się tworzy, tylko artysta powinien dla siebie tworzyć, a potem ewentualnie. Nie, nieprawda. Ja tworzę po to, aby dawać szczęście również innym. On, Robert Jansson.